bardzo serdecznie witamy naszego gościa, pana Krzysztofa Betkę. Myślę, że to dziennikarza, reportażysty, ale też, a może przede wszystkim, to już się dowiemy, podróżnika. Tak nie wyzywają mnie. Tak. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Jestem i pozostanę dziennikarzem, reportażystą. Nie piszę o ludziach, których nie ma, o miejscach, których nie da się odwiedzić, o wydarzeniach, które nie miały możliwości nawet zaistnieć i nie zaistniały. Pierwsze 20 moich książek to typowo przygodowe, sensacyjne opowieści dla młodzieży i o młodzieży. To jest 10-tomowa seria Porachunki z przygodą, których tutaj to są w ogóle najstarsze okładki, jakie chodziły. Takie. To słuchajcie, w czasach, kiedy was jeszcze nie było. 3-tomowa gra. To też są najstarsze okładki, jakie były. Ale co to oznacza? To oznacza, że biblioteka jest na tyle miła, że jak się tylko pojawi moja książka, to kupują ją natychmiast, nie? Czyli mają najstarsze okładki. Także nie mam pretensji o to absolutnie. Słuchajcie, pokazuję tutaj śledztwo, które prowadzą młodzi ludzie, trójka rodzeństwa, pod okiem rodziców, nieświadomych, że oto toczy się śledztwo. Żeby je prowadzić, żeby szukać legendarnego golema ulepionego przed kilkuset laty przez rabina Lwa, zwierzchnika Żydów praskich w zakolu rzeki Wełtawy w dzielnicy Józefa, muszą odwiedzić najciekawsze miejsca Pragi. Jakie wskazówki dla nich zostawił dziadek, historyk sztuki, który wiedział, że długo już nie pożyje, bo był chory i pewne zagadki przygotował tak, żeby dały się odkryć w przyszłości. No i są odkrywane. To sobie jechaliśmy już. To już jest więcej na 3800, 3900. Jeziora jeszcze zimne, pełne jednak ryb. I prawie na 4000 metrów nad poziomem morza, kamienna chata, i wychodzi taki facet. Nawet nie wiem, czy mówi po hiszpańsku, ale okazało się, że mówi. No to się z nim witam ładnie. Pytam, czy mogę zrobić zdjęcie. On mówi, uno momento, i wchodzi do chaty. Myślałem, że chce się przebrać coś, a on wyciąga kopitę. Mówi, chodź stara, teraz będzie zdjęcie. Oni tam mieszkają praktycznie cały rok, hodują owce i lamy i handlują, przyjeżdża ciężarówka. Odbiera to i oni przywożą pieniądze, znają pieniądze, ale nigdy nie byli w sklepie. Tylko że on ma pieniądze na kupce i mówi, słuchaj, ja bym chciał to, to, to i to. No to połowę z tego, tak bierze te pieniądze, masz, kup mi. No i gościu jedzie i potem szybko wraca tam po 3 tygodniach i przywozi mu to, co chciał. Strach przed powiedzeniem, co myślę albo jak oceniam świat, robi z was grzeczne dzieci, którymi ktoś będzie manipulował. Coś ci się nie podoba? Powiedz o tym. Bo ma prawo ci się nie podobać. Masz prawo mieć swoje poglądy. Masz przyrodzone ludzkie prawo lubić coś albo nie lubić. Oczywiście forma, jaką przyjmiesz, świadczy o tobie, tak? Bo jak się ze mną nie zgadzasz, możesz nawet nie musisz ręki podnosić. Ja jestem nauczycielem. Muszę powiedzieć, nie, zaraz, chwila, ja się nie zgadzam. Uważam, że jest absolutnie odwrotnie. Dobrze, pogadamy. Nie bądźcie grzeczni w domu, w szkole, w bibliotece, gdziekolwiek, nie wiem, w świątyni, gdziekolwiek. Zamiast tego, taki mój postulat, bądźmy ludźmi kulturalnymi. Tak, bądźmy ludźmi inteligentnymi, zdecydowanie. Bądźmy ludźmi, którzy szanują siebie, innych ludzi, w ogóle świat wokół siebie. Słuchajcie, jeżeli pójdziemy w tę stronę, to świat zrobi krok do przodu. Bo tak zwane grzeczne dzieci potem stają się grzecznymi dorosłymi, dają sobą manipulować. Przyłazi ktoś, mówi, masz karabin, idź strzelać, tak. I ty idziesz strzelać. Wystawią ci jakąś flagę, pomachają jakąś ideologią, idziesz zabijać. Tak funkcjonuje świat. Ktoś przylezie, naładuje ci do głowy jakiejś ideologii, a potem każe ci robić idiotyzmy ostatnie, ale ty to robisz w imię ideologii. A jak będziesz inteligentnym człowiekiem, to zadasz najważniejsze pytanie na świecie. Powiesz, a dlaczego? Ale dlaczego naprawdę? To pytanie dlaczego, którym bawię się, odkąd zostałem dziennikarzem, a było to 31 lat temu, jest najważniejszym na świecie.